Piękna ta pogoda jest za oknem, więc myślę, że grilla sobie zrobię. Już moi znajomi prawie doszli, tak jak ma kiełbaska prosto z mego grilla. Selena i Aśka przychodzą na działkę. Chwilę później zauważają coś niepokojącego. Tak, a masz? Lucze, otwórz. Otwarte. Nie zostawiałaś ostatnio? Po co? Pewnie tak, chodź. Ale, no dobra. Ale patrz, nie ma stołu, nie ma krzeseł. No nie gadaj. No popatrz. Wchodzę na działkę, a tu zastaję otwartą furtkę. Myślałam na początku, że to wiatr, ale wiatr nie ukradłby krzeseł. Współczuję Selenie. Teraz na tej działce jest tak pusto, jak w moim sercu po stracie Edwarda. Selena bardzo przeżywa tą kradzież. Aśka ją pociesza. Ach, że też widzisz. To akurat moją działkę musieli wybrać. Krzeseł nie ma, stołu nie ma. No ty się nie martw, no nie wiem, na aukcjach jakieś poszukamy, może ktoś... Kto szuka, ten znajdzie. Tak na szczęście jest, nie? Och, a odstawiam te myśli, wiesz, na lewo, na prawo, na bok. Ogólnie. No, to dobrze. No, co u ciebie? W porządku. No jakoś ci nie wierzę, wiesz? Zazwyczaj mówię ludziom to, co chcą usłyszeć, no ale z Seleną jednak jestem przyjaciółką, więc wypadało powiedzieć mi prawdę. A, bo z Edwardem to chyba już koniec, serio. Serio? Mhm. Ale jestem wściekła tutaj, sytuacja z Edwardem, tutaj nie ma tych krzeseł, to wszystko runęło jak domino. Ale mam nadzieję, że my to zbierzemy w kupę i poskładamy jak puzzle. A tego złodzieja to niech kara spotka. Na działkę przychodzi Stefani, cała w skowronkach. Cześć! No cześć! Hej. Jestem taka szczęśliwa, a taka zmęczona! Co się dzieje, co? Całą noc gadałam z moim nowym chatmanem. No i dlatego taka śpiąca jestem. Stefani nie ma wyczucia czasu. Widzi, że smutek wisi w powietrzu, a zaczyna mówić o swoim szczęściu. Nie rozumiem takiego zachowania. Stefani mówi Selenie, że zaprosiła na działkę swojego znajomego, którego poznała na czacie. Chociaż jakieś przymalowanie tutaj fajne zrobiłaś, jakieś nie ma mebli, na nowo coś tu będzie? Okradli nas. Słuchaj, w ogóle tak... Nie żartuję. Tak, dobra, no spokojnie, ja tak spytam teraz. Nie będziesz zła, bo kogoś znowu zaprosiłam. No, żeby nie było kwasu. Ale chatmana. Aha, no. Kurczę, tak się stresuję, bo nie wiem, o czym z nim rozmawiać, bo na czacie gadaliśmy sobie razem, a teraz tak, wiesz, tutaj... Chyba, jak on będzie przystojny... Wiesz co, wyobraź sobie, że on jest mały, pryszczaty, z dziewiczym wąsem. Potem się rozczaruje i... Jesteś fantastyczna, naprawdę. Ja się tak w głębi duszy nastawiam, że ten mój mężczyzna, ten chatman, co przyjdzie, to będzie taki nieprzystojny i w ogóle taki pryszczaty z jakimś takim dziewiczym wąsem. Tylko po to, żeby jak przyjdzie tutaj, to żebym się rozczarowała i żeby było mi bardzo sympatycznie i miło. Stefani próbuje wydobyć z Seleny, co dziś będzie do jedzenia. A co dzisiaj będzie serwowane na grillu? To będzie... A nie wierć mi dziury w brzuchu. No powiedz mi proszę, proszę. To będzie niespodzianka. A ja co będzie podane, to będzie podane. A ja nigdy nie dam niespodzianki. Jak to smakuje? Skosztujesz. Dziś na grillu będzie niespodzianka. Mogę tylko powiedzieć, że to będzie niespodzianka. Ni stąd, ni zowąd na działkę przychodzi Edward. Nie mamy tutaj krzeseł, to ja tu parkiet zrobię. Jezus, czytasz w moich myślach. Cześć. O, cześć. Aśka, Edward, co ty tutaj robisz? Wyprowadzam się do mamy. Spakowałem wszystkie swoje cudowne rzeczy. Edward pragnie powiedzieć Aśce, że się wyprowadza. Dziewczyny, chciałbym pogadać z Aśką. Cztery oczy. Możecie zamknąć swoje oczy na chwilkę? Można. Kto chodzi się, nie? Aśka, ja spakowałem swoje wszystkie rzeczy z domu. Czemu? Wyprowadzam się do mamy. Ale jak to? No, to nie ma sensu. Ale... Lepiej mi będzie u mamy. Ale czemu tak Ona mówisz? Gotuje dobre pierogi. Ale no to ja się nauczę pierogi. Ja dla Edwarda to się wszystkiego nauczę, nawet tych pierogów od mamy. Pójdę po ten przepis, byleby tylko ze mną został. W sumie nie chodzi już o te pierogi. Dobra, chodzi o pierogi. Mimo błagań Aśki, Edward nie zmienia swojej decyzji. Ja już podjąłem decyzję, widzisz. Magda zapadła. Ale ty nie masz żadnych drzwi. Ale ja wychodzę. Ale Edward! Nie, spokojnie. Spokojnie, ty się nic nie denerwuj. Jak on mi mógł to zrobić?
Czuję się teraz porzucona jak pies na autostradzie. Z Holandii powraca Bożenka. Chce wiedzieć, co było, gdy jej nie było. Mam rozmazane oczy? Nie, piwne. Boże, Bożenka! Cześć! Jezu, z Holandii opalona. Jak tam było? Opowiadaj. Co się dzieje? Jak było w Holandii? Opowiadaj. Ale wy najpierw opowiedzcie mi, co się tutaj działo. Ja tutaj widzę Aśka, Stefanie, Selena. No byłam w tej Holandii, ale to nieważne, to nic nie jest ważne. Po prostu ja chcę najpierw się dowiedzieć, co tutaj się wydarzyło, gdy mnie nie było. Duże zmiany, nie ma krzeseł, nie ma stołu, to jakaś nowa moda? Nie ma krzeseł, nie ma stołu, bo nas okradli motyle noga. Ojej, to dlatego Aśka to taka smutna? Aśki się nie pytaj, co się stało, bo ona ci nie powie, że się rozstała z Edwardem. Masz chusteczkę, trzymaj. Tam nie mają jednorazówek, tylko dwurazówki, ale też się można. Nie chcę zdradzać Bożence, dlaczego jestem smutna. Na szczęście Selena mnie wyręczyła. Stefanie wypytuje Bożenkę o pracę za granicą. A powiedz mi, jak tam tutaj w Holandii się pracowało? Tam bardzo dużo można zarobić, bardzo. Naprawdę, jak na polskie warunki, to w rok tutaj uczciwy Polak nie zarobi tyle. Nie. Jak Bożenka wyjechała do Holandii i zrobiła tyle pieniędzy, to ja też jadę do Holandii i będę dużo zarabiać. Bożenka chce pochwalić się swoim nowym nabytkiem. A słyszałam w ogóle, że w Holandii to jest dużo pedałów. Tak, bardzo dużo. Każdy tam posiada po prostu rower i dlatego jest tego tak mnóstwo. Ja też sobie nawet kupiłam sobie rower, przyjechałam na nim z Holandii. Pokaż. Idziemy? Dobra. Chodźcie. Kurczę, ciekawa jestem, jak wygląda taki prawdziwy holenderski rower, ale chyba zaraz się przekonam. Przyuważyłam, że Bożenka to przyjechała bez kasku. Ja nie wiem, chyba chce zostać jakimś dawcą organów. Wszyscy chcą zobaczyć Bożenki rower, lecz ten zniknął. Gdzie on jest? Gdzie rower? Tutaj stał mój rower. No stał, bo są ślady. No właśnie. No, co? Ślady są świeże. To chyba tak jak te krzesła. A w którą stronę? Tak, no, panuje, grasuje złodziej. Ja bym poszła zobaczyć. Ja na tym rowerze wróciłam z Holandii do Polski. Był dla mnie tak cenny, jak wszystko, co się dzieje na tym świecie. A tutaj proszę, ktoś sobie go kradnie? Gdy wszyscy się zamartwiają, przychodzi zbulwersowana Iza. Twój rower holenderski na pewno znajdziemy. Ale moje krzesła. Twoje krzesła też znajdziemy, ci nic nie martw. Ale ja to jeden! Co się jakiś stało? Wariat chciał mnie przyjechać na rowerze. Ale co będzie ten, który ci ukradł rower? Jak to ukradł rower? No właśnie, przed chwilą. Bożence ukradli rower. Przed chwilą właśnie. Jak to ukradli rower? No przed chwilą. Widziałeś twarz? Widziałeś twarz? Chciałam. Sporządźmy portret pamięciowy. Tak, zróbmy to. Zawsze miałam szóstkę z plastyki, więc postanowiłam, że to ja narysuję portret pamięciowy sprawcy. Selena, korzystając ze swojego talentu, sporządza portret pamięciowy sprawcy. A powiedz mi kształt głowy. Normalny. Włosy? Normalne. Nos? No, normalny raczej. No? Oczy takie... Niebieskie, mam tylko... zielone? To dobrze, bo mam niebieski. Usta też normalne, ci powiem. On? Jakbym go widziała teraz na żywo, to on! Znajdziemy gagatka. Patrząc na portret tego sprawcy, czujesz jakbym patrzała na sprawcę. Selena wyznaje dziewczynom, że w jej życiu nastąpiły zmiany. Dobra, ty się nie martw, bo 58 przykazanie mówi, że kto ukradł jest złodziejem, a 59, że złodziej zostanie ukarany. No skąd tak, wzięłaś te przykazania? No z sekty, jak to skąd? Nie mówię sekty. Nie? No przystąpiłam do sekty. To jest nienormalne. Nie, no idę sobie na spotkanie, fajnie siadam, wymyślamy, rozmawiamy, nie? Bardzo dobrze, niech ktoś wierzy. No, a ty w co wierzysz? No na przykład wierzę w to, że w Polsce kiedyś będzie dobrze. Porycucha. Każdy musi w coś wierzyć. Ja na przykład wierzę w to, że kiedyś znajdę swoją prawdziwą miłość. Stefanie stresuje się na myśl, że przyjdzie jej znajomy z czata. Postanawia zaczerpnąć rady. Wiesz co, Bożenko, chciałam się dzisiaj trochę tak poradzić, wiesz co, bo poznałam takiego facena na czacie. Zresztą wszystko potem się dowie, czym cię powiedzą. Aha. I słuchaj, nie wiem jak go zaciągnąć, no wiesz. Ale to jest bardzo proste, wiesz, wystarczy tak podstępem.
Ale jakim podstępem? No, mówisz, że to tak tylko na chwilę, że to tak szybciutko. I tak go może zaciągnąć wtedy? To działa, tak? Działa, no przecież on wtedy w takiej sytuacji, jak ty mu powiesz, że na chwilkę, on wejdzie z tobą do każdego sklepu obuwniczy, z mięsem, butik, z marchewkami, z tuszami, wszystko, wszystko. Już nie mogę doczekać się do wspólnych zakupów z Chatmanem. Trochę się obawiałam, że nie będzie chciał tego ze mną robić, że się nie zaciągnie, ale Bożenka poda mi taki super sposób, że teraz już nie mogę doczekać. Gdy Selena bawi się w małego majsterkowicza, na działkę pewnym krokiem wchodzi Edward. Selena, nie widziałaś gdzieś moich kluczy, nie zostawiłem ich tu przypadkowo, gdzieś tak? Coś... Może? Nie, wiesz, to chyba nie jest ten jednak. Tak. Dobra, to ja idę. Uciekasz coś? No bo jeździ tam jakiś debil po działkach, by potrącił przed chwilą, wiesz? To może on jest? No, to jest on. Dokładnie ten sam. Ten koleś na tym rowerze, jak ja go dorwę, to jest skończy jak emeryci w Polsce. Ten złodziej nie dość, że jest złodziejem, to jeszcze jeździ jak wariat. Dziewczyny obmyślają plan złapania złodzieja. Wiecie co, może go zabiję, ja ściągnę koszulkę. Nie, co ty, za mało wartościowa. Nie, trzeba coś wymyślić. Coś, co jest dużo warte. Masz coś tutaj, co jest dużo warte? Myśl, Selena. Krzesło? Tak. Ale coś normalne. Naprawdę chcecie zwabić złodzieja krzesłem? No. Przecież mój dziadek moczył nogi w soli, siedząc na nim. Obierał ziemniaki. Wszyscy. A, dobra, tak to ono jest bardzo wartościowe. Teraz złodziej o tym wiedzieć, że my... Wszyscy o tym to jest, jak to dla niej wartościowe, to dla niego też będzie wartościowe. Właśnie. Proste. Ten plan jest tak niecny, jak każdy mój niecny plan. Cieszę się, że wymyśliłyśmy taki plan. Ten plan pozwoli odzyskać mi mój cenny rower. Zasadzka się udała. Złodziej został złapany. Teraz już się na pewno nie wymigasz. Absolutnie. O, to nie. No ale to... wytłumacz się, po co to wszystko? Dlaczego tak to wszystko zrobiłeś? To wszystko przez to życie. Ja się wychowałam... Jakie życie? Na ulicy się wychowałam. Ja też się wychowałam na ulicy. Też się tam wychowałam. Sesamkowej. A co ty możesz wiedzieć? Muszę kraść, żeby zarabiać na życie. Nie mam pracy, ani wykształcenia, żeby ją znaleźć. W domu wszyscy piją. Rodzeństwo pali. Znajomi... ćpają. Dobrze, ale ty jesteś inny, ty kradniesz. Ja nie mam pracy. Nie musisz być taki jak twoi znajomi, przecież możesz być inny. Wiesz co, kolego, ty lepiej szykuj mydło, bo ja w tym momencie dzwonię po policję. Niektórzy nie mają pomysłu na siebie i muszą czerpać inspirację ze swojego otoczenia, a to nie zawsze jest dobre. Ja już w tym momencie wykręcam numer. Wykręcam. Halo, policja? Nie, przepraszamy, pomyłka. Jak mówi 48 przykazanie, nawróć złego, będzie ci dobrze, kolego. Bożenka żąda wyjaśnień, gdzie jest jej rower. Powiedz mi, co się stało z moim rowerem? Gdzie go schowałeś? Nie, przyznaj brałem. Przyznaj się! Dobrze wiemy, że to ty mamy portret tej Selena na szóstkę z plastyki. Ten rower sprzedałem. Komu facetowi z działek. Za butelkę wina. Za butelkę wina, ty zwariowałeś? Dla taty! Ten rower sprzedałem za pół litra taniego wina. To był świetny interes, bo poszedł szybko. Odkup swoje winy, proszę mnie odzyskać ten rower, ja chcę mój rower! Dobra, to zróbmy tak. Wy mnie uwolnicie, a ja przyniosę rower z powrotem. No nie. Jak to przyniesiesz rower z powrotem? Skąd go weźmiesz, skoro go sprzedałeś? Odzyskam go. Ale co ty chcesz? Kraść? Znowu kraść? Chcę odzyskać mój rower. No, trzeba było uważać, od kogo się kupuje rower po okazyjnej cenie. Dziewczyny stawiają warunki. Ja nie, co my robimy z tym rowerem? Ja chcę go odzyskać. Nie wiem, jak ja chcę go odzyskać. Ja mam pomysł, bo słyszałam jeden warunek. Odwiązujemy cię, kradniesz ostatni raz ten rower i już nigdy się tego nie podejmiesz. Tak, więc już nikt nie okradniesz. Tak. Może i oni mają rację. Może powinienem przestać okradać ludzi i znaleźć jakąś pracę. Dobra, chodzisz obiecuję. To? No dobra, no to chodźmy na decyzję. Zaczynam wierzyć, że w każdym człowieku, nawet w tym z marginesu społecznego, tkwi choć odrobina dobra. Stefani martwi się, czemu jej Chatman nie przychodzi. Chatman, on w ogóle nie przychodzi cały czas. To masz telefon? Zadzwoń do niego, może. Naprawdę, myślisz, że mogę zadzwonić? No dzwoń. Dobra, dzięki. Kurczę, chyba zadzwonię do tego mojego kolegi, bo ja rozumiem, że można się spóźniać 5 minut, 10, jeszcze 3 godziny, ale 4? Boję się, że mnie wystawił. Stefani dzwoni do Chatmana, po chwili doznaje szoku. Co jest?
kim ty jesteś? Przecież miałeś być brunetem, miałeś być przystojny i być bogaty. Kim ty jesteś, złodziejem? Mój Chatman okazał się zwykłym złodziejem. Chyba zrezygnuję z internetu, to całkowicie bez sensu. Ja ten telefon ukradłem jakiemuś facetowi na ulicy. Kamień spadł mi z serca. Nadzieja umiera ostatnia. Na działkę po raz kolejny przychodzi Edward, który pragnie zamienić słówko z Aśką. Sprawy jednak wymykają się spod kontroli. Aśka, możemy chwilkę pogadać? No, ale co jest? Czekaj. Zobaczyłem kolesia, który mnie potrącił i postanowiłem się odwdzięczyć. To ty byłeś, nie? Tak. Na tym rowerze. Tak. Ty mnie potrącił, co ty sobie myślisz? Ale Edward, uspokój się! Taki milcz kobieta, ja teraz z nim rozmawiam. Jak ty się wyrażasz do domu? Edward! A to Edward. Jest twoje? Edward! Miałem przestać kraść, to przestaję. Edward! Może i wychowała mnie ulica, ale szacunek do kobiet się należy. Edward, ocknij się, proszę! Wróć do mnie do domu, tu są klucze, ja wyjdę za ciebie. Ojej. Edward! Ocknął się. Aha. Gotujesz mi pierogi? Facetowi trzeba raz na jakiś czas walnąć w głowę, inaczej nie zmądrzeje. Selena chce wiedzieć, gdzie są jej krzesła. Ej, dziki, a powiedz mi, co z krzesłami? Krzeseł niestety nie uda mi się odzyskać. Są w skupie złomu. Aha, dobra. A pomożesz mi ze stołem? No, oczywiście. A oto i niespodzianka. Trudno, kupię już te krzesła. Najważniejsze jest to, że Dziki przeszedł na dobrą stronę. On w więzieniu by się zmarnował, szczególnie jego talent do handlowania. Dziki postanawia zmienić swoje życie. Też szkoda, że nie ma Witka, jakby to wszystko zobaczył, no, to chyba by... Nie wiem, co zrobił. Tak. No. Wiecie co? Otworzyliście mi oczy. Ja chyba się zapiszę do urzędu pracy i nie po to, żeby dostałem zasiłek, tylko żeby sobie w końcu pracę znaleźć. No i super. O, tak, super. Życzymy powodzenia. Naprawdę. Ej, to częstujcie się. Dzisiejszą niespodzianką jest szwedzki stół. Przepraszam bardzo, Tiselenko. Ja tu widzę, że to jest polski stół, nie szwedzki.